Jesteśmy po kolejnym koncercie charytatywnym, jak oni śpiewają, już nasty raz, nie wiem dokładnie który. Najważniejsze, że cel jest szczytny. Dzisiaj zbieraliśmy na pomoc dla potrzebującej Amelki. Uzbieraliśmy kwotę niebagatelną i od tego zacznę. 31 800 zł w 3 godziny przez licytację i nie tylko. Pewnie jeszcze coś się dozbiera, bo są jeszcze licytacje na Facebooku i w innych miejscach, ale już ta kwota jest oszałamiająca, jeżeli chodzi o 3 godziny przez mieszkańców gminy i nie tylko, bo były też osoby spoza gminy, które uczestniczyły w tej charytatywnej pomocy dla Amelki, za co w pierwszej kolejności chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, wszystkim tu obecnym za to, że tak szczerze, ze szczerego serca tą pomoc okazali, ale również tym, którzy występowali na scenie, śpiewali, bawili nas, wszystkim raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję, a szczególnie mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw, którzy zawsze są hojni. Kiedykolwiek robimy akcje charytatywne i zbieramy na pomoc ludziom potrzebującym, zawsze Nowostawianie są otwarci i z gminy Nowy Staw są tak hojni, że ja jestem zdumiony, a jednocześnie dumny z takich mieszkańców miasta i gminy Nowy Staw. Szanowni Państwo, dziękuję za dzisiejszy wieczór. Przy takich emocjach, jakie dzisiaj towarzyszyły temu wieczorowi, temu popołudniu, nie sposób wszystkim podziękować. Chciałbym na pewno podziękować nie tylko tutaj włodarzom miasta z panem burmistrzem na czele, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Nowostawskiemu Centrum Kultury i Biblioteki, ale także wszystkim sponsorom, ludziom dobrej woli, którzy włożyli swoje serce w to wszystko, żeby tutaj ten wieczór był tak wyśmienity i to wszystko, co zostało tutaj wylicytowane i ta kwota, która została zebrana, na pewno zostanie w należyty sposób wykorzystana dla Amelki na jej leczenie, rehabilitację, na to, by
miała jakąś lepszą przyszłość. Dla mnie, jako rodzica, który musi się zmierzyć każdego dnia z trudnościami, jakie Amelka musi tutaj pokonać, to jest naprawdę coś wspaniałego i no, naprawdę nie kryję wzruszenia z tego, co się dzisiaj tutaj wydarzyło, jak ogrom ludzi tutaj się pojawił i naprawdę z serca wszyscy chętnie tutaj wsparli tą akcję. Zali dla nas nowy plan. Idzie wiosna nowa, czyli nie skarżę się mamie. To jeśli może zmienić, to się da. Kilka serc, jeden głos, ogromne zadanie. Wprawdzie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwa. Na następna, proszę podsypanie, lecz witajcie do białego dnia. Serce wie się do poleczki, niech ta matusz będzie zła. Porwał co się chłopiec stany, już podoba jej się świat. Chłopiec miły i udany, każdy patrzy na niej tak. Dywa, kocze i wstążeczki tu wirują także tak. Mama i tato mówią mi, ty masz lat 53, najwyższy.